Witam wszystkich. Pamiętacie, jak wam mówiłem o ogólnej sytuacji wulkanów na naszej planecie? O kurde, dołek w ziemi. To się zmieniło. Dochodzą nowi gracze. Na kolejnym miejscu jest super wulkan we Włoszech. Campi Flegrei, który już się budzi. Tak. O, jest on oddalony od Wezuwiusza o 27 km w linii prostej. I niech nikogo nie zmyli, jak on wygląda, bo to jest super wulkan. I po prostu cała ta dolina, w której on leży, to jest jeden wielki krater. I tam po prostu na nim są pobudowane domy. Campi Flegrei we Włoszech z roku na rok staje się coraz bardziej aktywne i gorętsze. Praktycznie będzie grozić wybuchem. Na przykład mogę powiedzieć, że Etna jeszcze nie skończyła swoich popisów kaskaderskich i będzie dalej dowalała Włochom. Z najgorszych rzeczy we Włoszech dojdzie do katastrofalnych trzęsień ziemi, w czego wyniku zapadnie się połowa Sycylii do oceanu. Przez Amerykę Północną i Południową przetoczą się także masywne trzęsienia ziemi. W Japonii uaktywni się superwulkan, który jest... Już nie pamiętam jego nazwy, ale to nie jest Fuji, tylko on jest tam u wybrzeży Japonii zlokalizowany. Jakoś tam coś się nazywał, już nie pamiętam. Ale on się też niebawem uaktywni. No. I przechodzimy na nasze podwórko. Bo niedaleko Polski, w Niemczech, znajduje się... To jest super wulkan, który jest pod jeziorem. Całe jezioro to jest praktycznie kaldera tego wulkanu. I w 2012 roku tam zaczęły się po prostu bąbelki unosić z dna jeziora. Na początku wszyscy mieli to głęboko w dupie, ale potem ktoś się tym zainteresował. No i wyszło na to, że po zrobieniu eksperymentów naukowych doszło do tego, że superwulkan w Niemczech zaczyna się budzić. Mówię o tym teraz, żeby potem nie było, że nie mówiłem, że nie ostrzegałem nikogo. Mi nie chodzi, żeby mieć subskrypcję na YouTubie, wyświetlenia. Mi chodzi o to, żeby film był udostępniany innym ludziom, żeby każdy to obejrzał i wyciągnął wnioski z tego przekazu. Od 1999 roku zmiany na Ziemi przyspieszyły. Tak, zmiany na Ziemi przyspieszyły, a dokładnie zmiany geologiczno-fizyczne. I jeżeli ktoś jest geologiem, to na pewno przyzna mi rację, o czym ja mówię. Te zmiany przyspieszyły zajebiście. Tak. Rok 2010 czy 11, bo już nie pamiętam. Ogromne trzęsienie ziemi w Japonii. No i coś tam jeszcze było w ciągu tych kilku lat. Rok 2020. Wyspa La Palmas. Ale wcześniej jeszcze w 2011 chyba roku, czy 10, wulkany na Islandii były. Tak. Dobrze powiedziałem. Potem był 2018-17. To był wulkan w Meksyku. Jakoś tam się nazywa, który też się uaktywnił. No i zobaczcie, że od roku tak naprawdę 2017-18 nagle coraz więcej wulkanów zaczęło się budzić. Wulkan Aso w Japonii, wulkan w Rosji, Kamczacka Stopka, wulkan na wyspie La Palmas, Cambrie Vieja. Może źle wymówiłem, poprawcie mnie. Teraz się uaktywnia właśnie Campi Flegrei we Włoszech. Uaktywnia się super wulkan w Niemczech.
Zaraz się uaktywni właśnie superwulkan w Japonii. W Japonii jest chyba kilka superwulkanów, bo jest wulkan Aso. I jeszcze jest jeden superwulkan, który on tam jest u wybrzeża. No. To więc mówię, że graczy do gry dochodzi więcej. I teraz sobie zadajcie pytanie. Jaka siła musi powodować, że naraz tyle wulkanów zaczęło się budzić? To jest zagadka dla was. Bo ja mówiłem o chmurze meteorów, meteorytów, bo tak naprawdę nawet ja nie mam danych, co tak naprawdę leci w naszą stronę. Może to nas minąć. Ja już nawet nie mówię, że niektórzy wyciągają spiskowe teorie, że planeta Nibiru leci. Tego też nie wykluczam. W naszym, wiecie, w naszym popierdzielonym, skomputeryzowanym świecie dostęp do informacji jest ograniczony. Więc też nawet ja nie wiem, co tak naprawdę się dzieje. W sumie jakby planeta Nibiru, nawet bym się nie zdziwił. No. Ale może być to cokolwiek. Tak naprawdę, ja nie straszę ludzi, ja nie powoduję, żebyście się bali. Tylko mówię, żebyście byli już doinformowani, co ogólnie się dzieje na świecie. No. O to mi właśnie chodzi. Ja nie będę tu mówił o geopolityce, o tym, że będą wojny i tak dalej, bo to już wiadomo. Gdzie się zacznie główny pierdolnik na Bliskim Wschodzie. No. Powiem tylko w skrócie, że Saigon zacznie się no w okolicach Izraela, Afganistanu, Syrii i Iranu. Tam się zacznie rozpierducha, która ogarnie cały świat. O, tyle mogę wam powiedzieć, bo jak powiem więcej, to YouTube kurwa skasuje ten film i zamknął mi kanał, więc mogę tylko tyle powiedzieć, że tam się zacznie największa rozpierducha na tej planecie. No. A ktoś się spyta, po co ta rozpierducha? Wiecie po co? Bo koncerny zbrojeniowe na tym zarobią krocia. Oni zarobią na tym gigantyczne sumy pieniędzy. Co ja pierdolę, jakie sumy pieniędzy? Miliardy sum pieniędzy. Co nawet nie wyobrażacie, jakie to są kwoty. No. Więc chciałem tylko to powiedzieć, żeby potem nie było, że a nie mówiłem. No i ogólnie dojdzie do ogromnej powodzi. Dojdzie do ogromnej powodzi na całym świecie. I tyle. Na tym zakończę. I tak już wam zdradziłem dużo. Więcej nie potrzeba. Sami po prostu zobaczycie z biegiem czasu, że miałem rację. Że wiedziałem o tym z wyprzedzeniem. A mimo to nic nie możemy zrobić, bo pewnych zmian nie możemy zatrzymać, bo one muszą się zdarzyć po prostu. My możemy na to patrzeć. Ale ja przynajmniej was ostrzegłem, co się dzieje, żebyście byli na to przygotowani. Miłego dnia życzę. I dziękuję, że oglądacie moje filmy, bo to dużo dla mnie daje. Trzymajcie się. I Bóg z wami.